Artur Kisielewicz, witam w piątek 2 grudnia. Zapraszam na pierwszy grudniowy magazyn miejski. A w nim konferencja prasowa. Spotkanie z Krzesimirem Dębskim. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Urząd Miasta zorganizował konferencję prasową. Była ona poświęcona podsumowaniu inwestycji w ramach rewitalizacji oraz imprezom związanym z nadchodzącymi świętami. W czasie spotkania z mediami prezydent Inowrocławia poinformował, że miasto otrzymało na konto ostatni przelew środków, który zakończył rozliczanie wieloletnich inwestycji ze środków unijnych. W latach 2007-2013 Inowrocław budował i remontował za ponad 140 milionów złotych. Z samej Unii ratusz dostał aż 80 milionów złotych, powiedział włodarz. Prezydent przypomniał, że dzięki tym pieniądzom odnowiono m.in. Park Solankowy, centrum miasta i wiele dróg. W czasie konferencji zaprezentowano też drugą edycję książeczek dla dzieci opowiadających o armii wiewiórek dbających w naszym mieście o czyste powietrze. Szefowa INLOT-u zachęcała do udziału w konkursie na najładniejszą własnoręcznie zrobioną bombkę. Z kolei dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprosiła mieszkańców na tegoroczną inaugurację bożonarodzeniowej Szopki Kujawskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Inowrocławia na dzień 22 grudnia na godzinę 16 na Inowrocławski Rynek, a tam w programie wspaniałe biesiadowanie przy wigilijnym stole i inauguracja Inowrocławskiej Szopki Kujawskiej. Mam nadzieję, że wszystkich zainteresuje to, że będzie mnóstwo wspaniałych atrakcji, szczególnie takich, których jeszcze nie było, a dania będą takie, że nawet sobie nie wyobrażamy, jak bardzo zmieniły się od zeszłego roku. Więc wszystkich jeszcze raz zapraszam, dzieci do korzystania z konkursów, zdobywania nagród, a także zdjęcia ze świętym Mikołajem, a wszystkich do biesiadowania i wspólnego świętowania już zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wybitny kompozytor Krzesimir Dębski w Saloniku Literacko-Artystycznym promował swoją książkę Nic nie jest w porządku, Wołyń, moja rodzinna historia. Krzesimir Dębski powrócił do Inowrocławia w roli pisarza. Wybitny kompozytor, gwiazda muzyki filmowej i aranżer spotkał się w Saloniku Literacko-Artystycznym z fanami, by przedstawić kulisy powstania książki Nic nie jest w porządku, Wołyń, moja rodzinna historia i rzucić nowe światło na krwawą niedzielę z 1943 roku. Krzesimir Dębski, pisząc swoją książkę, sięgnął do pracy ojca i wspomnień matki. Relacje świadków rzezi dokonanej przez Ukraińców, w tym rodziców kompozytora, są wstrząsającym świadectwem ludobójstwa. Przede wszystkim dlatego, że umarł mój ojciec, który się zajmował upamiętnianiem tej sprawy. Poza tym ciągle mnie denerwowało to, że się w pamięci jakiejś naszej zbiorowej w kraju, naszym pięknym, że pamięć o takich wydarzeniach była jakby wypierana albo była niechciana, wręcz zwalczana. Dość powiedzieć, że na przykład to jest taki lipiec, to jest taka dziwna jest seria tam zdarzeń, na przykład w gazetach i na paskach w telewizji. Można 9 lipca co roku czytać o mordzie 7000 muzułmanów w Serbii. Potem 10 lipca jest Jedwabne, gdzie, prawda, zamordowano Żydów. I cisza. A 11 lipca to jest kulminacyjny moment mordów i rzeźni wołyńskiej, gdzie zaatakowano 90 tysięcy miejscowości. 90 miejscowości, i w którym to mordzie zginęło 60 tysięcy ludzi udokumentowanych na nazwiska z imienia. Oprócz tego na całych kresach, czyli w Galicji, Podole, Polesie, to oblicza się, że zginęło przez te lato i 43 roku prawie 200 tysięcy ludzi. Więc o takiej rzeczy się nie pamięta, a inne wydarzenia, nawet zagraniczne, bardziej nas absorbują. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji i instytucji zajmujących się opieką i pomocą nad osobami niepełnosprawnymi. W
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń, placówek, szkół pomagających osobom niepełnosprawnym. Nie zabrakło też włodarzy miasta. Takie spotkania pozwalają nam jeszcze bardziej zrozumieć problemy niepełnosprawnych z Inowrocławia, tłumaczył Grzegorz Gąsiorek, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych corocznie w ratuszu spotykamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i wszystkich instytucji, które działają na rzecz tych osób. To jest taka okazja zarazem i przedświąteczna do podsumowania roku, co udało nam się zrobić, jakie były problemy, jakie możemy mieć wyzwania na rok następny. Tradycyjnie przybyli goście otrzymali od władz miasta drobne upominki. Był to piątkowy magazyn miejski. Życzę miłego weekendu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Kraina Świętego Mikołaja, czyli trzy kolorowe domki oraz szklana kula, w której będzie się znajdował tron dla pana z siwą brodą rozdającego podarki, 6 grudnia o godzinie 16 zostanie zainaugurowana na inowrocławskim rynku. Świąteczną atrakcję będzie można zwiedzać przez 3 dni. 8 grudnia o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie z Jakubem Poradą, dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, autorem książek Chłopaki w Sofiksach, Porada na Europę, niezły numer. 9 grudnia o godzinie 17 w niebieskiej kamienicy KCK odbędzie się spotkanie z cyklu Historia muzyki w przebojach. Tym razem poświęcone będzie kolędom. Nie zabraknie historii utworów, jak również wspólnego śpiewania. Wstęp wolny. Marcin Glepiek, witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj na sportowe, a właściwie o piłce nożnej mówić będziemy. Moim Państwa gościem jest Sławomir Roszak, prezes Kujawy Inowrocław. Witam. Witam, dzień dobry. No właśnie, Kujawy Inowrocław ma za sobą tak zwaną rundę jesienną. Już z pierwszym meczem rundy wiosennej. Podsumowanie, 10 miejsce w tabeli, 26 punktów. Mało czy dużo? No. Tak jak tabela pokazuje, pewnie średnio. Choć wiadomo, że też zespół był w przybudowie, tak trochę ze względu też niezależnych od nas. W latem oprócz trenera, który opuścił nas, Artur Porchojko, oczywiście decyzją zarządu, ale też chłopacy już informowali niektórzy, że będą zmieniać kluby, trochę tam ze względy osobiste i prywatne, więc musieliśmy jakby rozpocząć od pozycji trenera. Udało się namówić tutaj do pracy w Inowrocławiu Michała Nadolskiego. Myślę, że w regionie nie trzeba go przedstawiać, a z drugiej strony no, musieliśmy też troszeczkę kadrę uzupełnić. No i myślę, że zawsze tam nowy skład, nowy zespół, no, zanim zaskoczy, zanim też ta filozofia trenera tam wpoi się tą w drużynę, no to na wyniki trzeba poczekać, choć tak jak wspomniałem, no średnio, czyli tak źle nie jest. Wiadomo, że jeśli byśmy uzyskali troszeczkę więcej punktów jeszcze z wyjazdów, no to byłaby no na właśnie, pewno bo to jest kolejne lepsza pytanie. Pozycja. Byłoby bardzo dobrze, nie tylko średnio, gdyby dobrze wychodziły wyjazdy, bo tutaj u siebie rzeczywiście kibice mogą być zadowoleni. Praktycznie każdy mecz wygrany, tam niewiele przegranych, niewiele remisów, a na wyjazdach porażki. I co było powodem tych przegranych? No tak, wspomnę może jeszcze u siebie. To też właśnie cieszy, że dla tych naszych kibiców, których bardzo zachęcamy na przybycie na stadion, jedna tylko porażka z Pogonią Mogilną, gdzie oczywiście też nie byliśmy słabszą drużyną, ale oczywiście wygrywa ten, kto strzela bramki. A wiadomo, Pogoń Mogilna świetnie sobie no, ostatnio tym bardziej właśnie, że Pogoń Mogilna jest liderem dotychczasowym, więc to też nie był zespół tam słabszy. Na wyjazdach takie są chyba dwa uwarunkowania. No przede wszystkim
trener miał do dyspozycji, lub nie miał właśnie pełnego składu zazwyczaj. No też ta praca zawodowa, no nie ukrywajmy, czwarta liga to jest najwyższy poziom rozgrywkowy w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Do tego dochodzą jedynie Olimpia Grudziądz i trzy zespoły w trzeciej lidze, Elana, Wda i Chemik, więc to naprawdę jest w naszym województwie już wysoki poziom, no ale jest to jednak półamatorka i chłopacy chodzą do pracy. Chwała im za to, że chcą jeszcze dalej grać w piłkę i reprezentować Inowrocław tutaj w tym szczeblu rozgrywkowym, no ale niestety nieraz wyjazd był na tyle wcześnie, że nie zwolnili się z pracy i trener do dyspozycji wszystkich nie miał. No i tak troszeczkę można spojrzeć też na tabelę. No większość wyjazdów to mieliśmy jednak zespoły z tej górnej półki. Właśnie, bo to tak się wszystko ułożyło, że graliście z tymi mocniejszymi. Teoretycznie tak. Było tak, że z tych zespołów za nami jakby w tabeli w Brześciu czy w Janikowie, no to zdobyliśmy te punkty. Co prawda tylko remisem, no tu można też ewentualnie było pokusić się o zwycięstwo. No i dobry remis, myślę, z Wisłą Nowe, które teraz po naszym meczu zremisowało w Mogilnie, więc to też był dobry remis z wyjazdu. Teoretycznie u siebie mieliśmy troszeczkę tych słabszych, ale tak jak widać, nawet pokonaliśmy choćby w ostatnim meczu właśnie Chełminiankę Chełmną, gdzie dotychczas zespół z Chełmna miał trzecie miejsce, a tutaj no 5-0, z czego te 12 minut, naprawdę cztery bramki, no to zrobiły swoje. Myślę, że to kibiców uradowało. Piękne zakończenie. Tak, i będą właśnie tutaj oczekiwać na kolejny mecz u siebie. Myślę, że tam już w okolicach połowy marca, tak jak zawsze, czwarta liga ruszy. Pierwszy mecz wyjazdowy, więc zdążymy poinformować kibiców o meczu u siebie w Inowrocławiu. Brak tych zawodników w pełnym składzie na wyjazdach spowodował, że musieliście też zaryzykować i już pograć się zespołem z młodymi, 16-letnimi zawodnikami, którzy zaczynają się sprawdzać w drużynie. Taka też myślę, że była decyzja zarządu, to było też przemyślane. Uważaliśmy, że trener Nadolski jest akurat takim człowiekiem, który nie boi się właśnie, no nie patrzy na nazwiska, nie patrzy też na datę urodzenia, tylko nie boi się też wprowadzać właśnie do zespołu młodych, tym bardziej właśnie wychowanków tutaj naszego klubu. I to było też ważne, że ci chłopacy, mi się wydaje, że znaczy dostali tą wyciągniętą rękę trenera i właśnie z tej strony pokazali, że mogą też powalczyć o skład w pierwszej drużynie. No tego doszło oczywiście kontuzje, niektóre osoby wykorzystały tą sytuację i grali już resztę rundy właśnie w pierwszym składzie. No nie chcę ukrywać, że na pewno kilka osób jest z juniora starszego, a jeden nawet 16-latek, Mateusz Maciecki, no jeszcze mógłby grać w juniorze młodszym. A tak naprawdę patrząc na skład pozostałej tam rundy, no to grali już praktycznie mecz za meczem w seniorach, więc o grze w juniorach mogą na ten moment zapomnieć. Przypomnijmy jeszcze, że też te kontuzje was nie ominęły. Tak, w pewnej części tam sezonu Łukasz Rybczyński też narzekał, no a już ostatecznie na pewno wyeliminowały na drugą część sezonu Piotra Tima, doświadczonego obrońcę, oraz młodego 18-letniego Kacpra Maciejskiego, który jest bratem Mateusza, żeby też właśnie nie mylić imion, że to jest właśnie dwóch Maciejskich w drużynie. No wiadomo, że te kontuzje, tak jak wspomniałem, dały szansę innym. Pokazali się z dobrej strony Wiktor Majszak, który też 18 lat ma, zastąpił Kacpra właśnie Maciejskiego lub czasami Rybczyńskiego w środku pomocy. Na skrzydle również wskoczył do składu Norbert Mielcarek oraz oczywiście też Brzustowski, który mając 18 lat, spokojnie, już nawet większą część sezonu spędził przy boku doświadczonego Słupskiego. Tak, podsumowaliśmy sezon, to teraz zapytajmy, co w najbliższych tygodniach. Najpierw pewnie, jak zwykle, roztrenowanie. Tak, trener Nadolski myślę, że ma swój terminarz dobrze opracowany i do 15 grudnia jest te roztrenowanie, później już okres świąteczny, troszeczkę przerwy. Chłopacy też, mam nadzieję, dobrze to wykorzystają i z początkiem, chyba drugi tydzień stycznia, od razu już zaczynamy. Sparingi luty, część marca i oczywiście tuż przed ligą. Sparingi się zakończą, no i będziemy już zaczynać oczywiście te mecze ligowe. Czy jest szansa na obóz przygotowawczy, czy jednak będziecie tutaj wykorzystywać swoje obiekty? No tu chyba wykorzystam możliwość właśnie poprzez telewizję. No wiadomo, sytuacja jest trudna. Chciałem zachęcić sponsorów do wspierania nasz klub.
mamy naprawdę wszystkie grupy młodzieżowe, staramy szkolić się młodzież, także na te obozy na ten moment nie ma, także tu też odnośnie seniorów takiego obozu nie ma, oczywiście dzięki tutaj Urzędowi Miasta i OSIR możemy korzystać z tej sztucznej nawierzchni, to naprawdę zimą jest duży plus. W każdych przygotowaniach, mecze towarzyskie również możemy grać na miejscu, nie trzeba gdzieś wyjeżdżać po tych miastach typu Bydgoszcz, Toruń czy Wrocławek. A wiadomo, że przygotowania na miejscu, no chłopacy też pracują, wiadomo, że też by były problemy, bo by musieli mieć tydzień urlopów z pracy. Wiadomo, że też część uczniów no, jest młodych, no, w okresie szkolnym no, mogliby na ten obóz wyjechać, ale wiadomo, no, nie ma finansów, także nie musimy patrzeć na to, co możemy, czyli trenujemy na miejscu. Dużo tych młodzieżowców trenuje w Kujawie i na Wrocław, sporo grup? Znaczy dzieciaków, no w sumie łącznie zawodników mamy około 150. Można powiedzieć, można się pochwalić wręcz, że mamy wszystkie kategorie wiekowe, jakie są dostępne w tych rozgrywkach. Mamy już też od roku grupę skrzatów, czyli naprawdę tutaj chłopacy, wręcz dzieci, 5-6-letnie już mogą się zapisywać. Ale już z miłością do futbolu. Tak, zapisywać się do Kujawi. Od 8 lat już są Orlicy, młodzicy, są trampkarze, junior młodszy, junior starsi. Junior starszy mogę też pochwalić. Dobry wynik juniora starszego w lidze wojewódzkiej. Zajmują obecnie 4. miejsce. Mogliby mieć wyżej, bo myślę, że też poprzez... Seniorzy są wizytówką, tak, klubu, więc niestety musieli uczestniczyć w rozgrywkach seniorskich, co oczywiście dało też korzyść seniorom, ale mówiąc niestety, mam na myśli grupę juniora starszego, gdzie grając oni w pełnym składzie mogliby naprawdę zająć dobre, wysokie miejsce w lidze wojewódzkiej, gdzie rywalizują już z najlepszymi tymi młodzieżowcami naszego województwa, a wiadomo, że mistrz gra nawet później już baraż o Ligę Centralną, to już tam, gdzie gra Legia Warszawa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin, to naprawdę są już wysokie progi. Wiadomo, że no musieliśmy podjąć decyzję, że ten senior to jest ten priorytet i dlatego powiedzmy mamy 7 punktów straty chyba do lidera, więc naprawdę byłoby blisko, żeby tą w tej pierwszej trójce być. Zatem apelujemy do sponsorów, aby nie żałowali. I zapraszamy kibiców na mecze. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję. A przypomnę, moim i Państwa gościem był Sławomir Roszak, prezes Kujawi Inowrocław. Dziękuję.